Cześć, Biznes na Boku, kolejny odcinek i w dzisiejszym odcinku małe podsumowanie sprzedaży październikowej, czyli co wydarzyło się na marketplace'ach, co się wydarzy w najbliższym czasie na marketplace'ach i standardowo też pokażę parę moich statystyk, jak wyglądała sprzedaż w ostatnim okresie. Więc jeśli jesteście ciekawi, to standardowo zapraszam. Zanim przejdziemy do tych wszystkich wydarzeń i spostrzeżeń, to na początku gaść moich statystyk. A więc tak, jeżeli chodzi o ilość zamówień według grupy, no to tutaj w tym wypadku dalej 70% to jednak Allegro, tak? Czyli Shopee troszkę przyhamowało, bo 20% zamówień na Shopee, część Early, no i sklep internetowy własny. Nie ma tutaj o a ponieważ zamówienia z olx niestety do baselinkera się nie pobierają, więc... Tutaj będę musiał chyba je ręcznie wprowadzać, żeby one się uwzględniły w statystykach. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to fakt, że no te 20% na shopi to faktycznie malutko. To znaczy, jeśli chodzi o shopi, to zaczęły się progi darmowych wysyłek, więc wcześniej, jeśli klienci kupowali, Coś małego, jakieś tam, między 10 a 20 zł. No to łapali się na tą darmową paczkę. Teraz już niestety tak łatwo nie jest. Chyba mają tylko nowi klienci takie bonusy. No natomiast zauważyłem, że jednak tych zamówień mniejszych jest o wiele mniej, co również mnie cieszy, bo w tym wypadku troszkę większy muszą wrzucić koszyk lub zapłacić za dostawę. Kolejna rzecz to wartość zamówień według grupy. No i tutaj możecie. Sioczyć na Allegro, możecie mówić, że podnosi stale prowizje, ceny i inne rzeczy. No, natomiast prawda jest taka, że tutaj klientów, przynajmniej w moim przypadku, jak na razie jest najwięcej. Może mam taki towar, nie wiem, nie wiem jak jest u Was, dlatego u kogoś wiodący może być sklep internetowy, natomiast w moim przypadku. 80% obrotu robi Allegro, tak, a pozostała ćwiarteczka, 22%, to pozostałe marketplacy, także no, tutaj robi się dosyć ciekawie przed świętami, ale ja staram się to zrobić tak, że bez względu na to, jaka prowizja jest na danych marketplace'ach, czy na danych platformach, no to tak, abym wychodził na tym w miarę tak samo po liczeniu tej prowizji. W jednym miejscu mam troszkę taniej, troszkę drożej, ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że tutaj są inne prowizje, tutaj są inne dopłaty, chociaż za innego trzeba myślę będzie te ceny zrównać, bo te ceny na marketplace'ach zaczynają, jeśli chodzi o prowizje, no to zaczynają się do siebie już dopasowywać. No i kolejna sprawa, tutaj znowu, jeśli chodzi o darmowe dostawy. W moim przypadku 62% w październiku osób skorzystało z darmowych dostaw w smarcie. Natomiast pozostałe osoby to m, paczkomaty w większości te 8,99 i 9,99. Tutaj jest mała, drobna zmiana, za chwilę o tym wspomnę i Wam pokażę cenniki. No natomiast 9,99 wynika z tego, że... Allegro już umożliwiło do paczkomatów wcześniej, w październiku przygotować swoje cenniki dostaw, tak też zrobiłem i 7% klientów z tych wszystkich, mimo iż wybrało paczkomat, to zapłaciło o tą złotówkę drożej i ta złotówka oczywiście zostawała u mnie, tak, no ale e, dużo, nie dużo. natomiast, no taki mały bonus, jeśli ktoś miał naprawdę dużo paczek, no to mógł fajnie, fajnie sobie zrobić w tym wypadku jakiś dodatkowy przychód. No i jeśli chodzi o zamówienia, no to tutaj klienci jednak w połowie więcej zamawiają po jednym produkcie. Tak? Stąd też ta cena tych przesyłek, że nie wszyscy zamawiają do Smarta, ale dużo osób, czy tam z tej darmowej wysyłki, z innych logistyk, korzystają z Early czy, czy z Allegro. No natomiast te 48% to tylko jeden produkt wrzucony do koszyka, a już takie większe koszyki zakupowe maksymalnie do 5 produktów, no to tak z tego co widać tu 46%. Pozostałe to już są marginalne osoby, które kupują powyżej 10 produktów, no ale takie też się zdarzają i to jest bardzo fajne. No i tak wspominając jeszcze tego o a tam Wam ostatnio opowiadałem, że włączyłem usługę zapłać jeśli sprzedaż. Tu możecie sobie gdzieś zobaczyć film, jeśli nie wiecie jak to włączyć i o co chodzi z tą usługą. No natomiast zamówienia na OELIX zaczęły spływać. W miarę w miarę cyklicznie, nie powiem, że codziennie mam zamówienie na olx ale fajnie jest to takie uzupełnienie sprzedaży, tak, jeśli na przykład czwartki, piątki nie schodzi coś na Allegro, no to na przykład taki OLX czasami może dopełnić ten brak, albo Early, Shopi. no Shopee tu troszkę, tak jak wspomniałem, dalej jestem super sprzedawcą, ale widzę, że te zamówienia... Maleją, więc ciekawie robi się na marketplacach. Miejmy nadzieję, że ten czwarty kwartał to jakoś wszystko ładnie podsumuje i tego Wam i sobie również życzę. To tyle, jeśli chodzi o garść statystyk, takich moich, jak to u mnie wyglądało. Sprawdźmy więc, co ciekawego działo się lub wydarzy właśnie na tych różnych platformach. No i jeśli jesteśmy już przy Allegro, no to pamiętajcie właśnie, że od 1 listopada Allegro zmienia cennik, jeśli chodzi o dostawy w paczek Allegro Smart i zwiększa o złotówkę, tak, z 8,99 na 99, a także DPD i Allegro One, czyli najtańszą przesyłkę jakby w smartcie, którą klient może opłacić. To z tego wynika, że jest tutaj ona za 8,99. Nie wiem, czym jest podyktowana ta zmiana, może nie wiem końcem umowy, czy, czy czegoś takiego między Allegro a Impostem. Natomiast jeśli chodzi o Early to tam dalej klient może zapłacić 8.99 za paczkomat. Tu tylko widać Allegro sobie podwyższyło poprzeczkę. No natomiast zobaczymy jak to wpłynie na kupujących, czy będą jednak dorzucać sobie w tym wypadku do Smarta, czy jednak będą zmieniać platformę. Ale wydaje mi się, że jeśli klient Allegro, to klient Allegro. I tego się trzymajmy, a klient z innych platform jest klientem z innej platformy. Nie zawsze każdemu chce się przechodzić i zakładać specjalnie konto na innym marketplace. Jeśli jesteśmy już przy tym smarcie, to pamiętajcie, że od 21 listopada Allegro dla kupujących zwiększa cenę, jaką musimy zapłacić do tego, aby dostać paczkę w smarcie czyli z 40 zł na 45 w przypadku odbiorów w punkcie. I z 40 na 65 przy dostawie kurierem Czyli jeśli klient nie chce płacić za takiej przesyłki, to będzie musiał zwiększyć koszyk zakupowy. Ale jest jedno ale dotyczy to osób, które wykupią Allegro Smart po 21 listopada. Czyli wydaje mi się, że mogą się wszyscy rzucić za niedługo, żeby jeszcze móc korzystać z tych, tych mniejszych limitów. No natomiast, jeśli ktoś przegapi ten termin i sobie nie przedłuży smarta, no to po 21 listopada już będzie musiał zwiększyć koszyki zakupowe. Co jest z jednej strony fajną opcją, jeśli chodzi o sprzedawców, no bo większy przychód będzie w tym wypadku. A druga sprawa, jeśli ktoś nie wykupi wcześniej tego smarta, to będzie musiał już zapłacić za niego 59,90 zł. Więc. No, taka Allegro znowu postawiło tym razem kupujących pod ścianą, więc jeśli chcecie Smarta Taniego i taniej kupować, to musicie już teraz go przedłużyć i wykupić, tak? Jeśli chodzi o zmiany dla sprzedawców na Allegro. No to tutaj jedna większa zmiana, o której również wspominałem w mojej filmie, czyli albo dopłacamy złotóweczkę, albo płacimy abonament. Dla niewtajemniczonych albo osób, którym się nie chce oglądać mojego filmu i nie wiedzą jeszcze o co chodzi, to. Jeżeli nie mamy wykupionego abonamentu, przynajmniej tego za 49 zł miesięcznie na koncie Allegro, to w przypadku sprzedaży Allegro doliczy nam złotówkę do każdej oferty. I pamiętajcie, że to obowiązuje już praktycznie od, 20, od 2 listopada. Więc jeżeli przegapiliście ten moment, a wysyłacie więcej niż 50 paczek. Albo kilka paczek, ale na przykład jakieś yy, koszyki są z różnych produktów złożone, z wielu produktów, no to sprawdźcie sobie i przekalkulujcie, co się Wam lepiej opłaca. No a jeśli już jesteśmy przy pozostałych marketplacach, no to nie kojarzę, żeby były jakieś duże zmiany, na przykład na Early, ale na Shopi, na Natomiast Shopi włączyło wszystkim jak to zawsze ma. Shopi w zamiarze włączyło wszystkim usługę. Doliczy, doliczymy wam 3% ekstra prowizji, w zamian za to, że klient kupując u Ciebie dostanie monety, które potem będziemy mógł wykorzystać w kolejnych zakupach. No i wszystko fajnie, jednakże. Automatycznie każdy sprzedawca został przypisany do tego programu monetowego, i żeby się wypisać, to należy skorzystać z formularza na stronie shopi, że nie chce się korzystać z tego programu. Jeśli nie chcecie, jeśli chcecie, to oczywiście tutaj nie ma problemu, jak najbardziej możecie sobie zostać. A jeśli już jesteśmy przy opłatach na shopi, to pamiętajcie, że tutaj też 1% będzie więcej, jeśli chodzi o prowizję po, o, od całej kwoty zamówienia, czyli do tych czas Shopi nie naliczało takiej opłaty jakby transakcyjnej za obsługę płatności, tak jak to macie na przykład swój sklep internetowy, to też za bramkę płatniczą dodatkowo procent płacicie do PayU, czy przelewy 24, czy, czy Blue Media, czy z jakich tam innych płatności korzystają wasi klienci, no natomiast tutaj Shopi też postanowiło 1% doliczać, z tego co słyszałem to chyba też DPD, jakąś opłatę energetyczną do, będzie doliczać do paczek więc dużo zmian na tych marketplacach, jeśli chodzi o koszty i prowizje. No więc jednak trzeba cały czas mieć rękę na pulsie, no bo jak wiadomo, przy takiej szalejącej inflacji, no te koszty firmy będą dalej zwiększać i przerzucać na sprzedawców, sprzedawcy na kupujących. No i to się będzie tak, ta spirala, niestety, może nam się kręcić dosyć długo. Już nie gdybajmy jak będzie. Bo na razie przed nami, tak jak wspomniałem, czwarty kwartał i to, co się może wydać w czwartym kwartale, czasem u niektórych może zdecydować o fajnym zakończeniu, fajnej końcówce roku. Czego oczywiście Wam wszystkim życzę, żeby. Ten czwarty kwartał, ta końcówka była jak najlepsza. Ok, myślę, że temat wyczerpałem tego podsumowania. Takie krótkie podsumowanie, ale myślę, że warto było złożyć do kupy wszystkie te ważniejsze informacje. Pamiętajcie, listopad, ruch się już pewnie zaczyna aż do świąt i miejcie to na uwadze, zatowarujcie się odpowiednio. A w tym miejscu, jak zwykle, prosiłbym o subskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli już subskrybujecie mój kanał, to bardzo Wam dziękuję, bo w dzisiejszym odcinku to już wszystko i do zobaczenia jak zwykle w kolejnym. Cześć!